Dobrze. Zacznę od, dziękuję, od diagnozy problemu. No Radom, jak na pewno Państwo wiecie, ma fatalny wizerunek. Z tym mamy naprawdę duży problem. To jest 14 co do wielkości miasto, które kiedyś było bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, stolicą regionu, odgrywało bardzo ważną rolę i gospodarczą, i administracyjną. Dzisiaj jest postrzegane jako miasto poprzemysłowe, które w błyskawicznym tempie się wyludnia i tak rzeczywiście jest, bo liczba ludności z 250 tysięcy spadła już na 190 i spada w lawinowym tempie. No miasto, jak doskonale Państwo wiecie, obok Sosnowca jest obiektem kpin i kabaretów i stand-uperów i zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy można to odczarować i wpadliśmy na pomysł, że spróbujemy to odczarować poprzez bardzo bogatą i wspaniałą historię naszego miasta. No kiedyś był to jeden z ważniejszych ośrodków politycznych w czasach Jagiellonów, miasto, w którym została uchwalona konstytucja Nihilnowi, gdzie została zawarta Unia Wileńsko-Radomska. Było też nasze miasto siedzibą Trybunału Skarbowego Koronnego. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj Najwyższą Izbę Kontroli umieścili w jakimś mieście prowincjonalnym, a nie w centralnym ośrodku naszego kraju. Zagłębie przemysłu garbarskiego w drugiej połowie XIX wieku. Republika Radomska. Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które odzyskało niepodległość już 2 listopada 1918 roku i powstało tam mini państwo z pełną autonomią. Trwało co prawda tylko 6 dni, no i silny ośrodek przemysłowy w latach 1918-39. Postanowiliśmy, że na bazie tej przeszłości, tej pięknej historii Radomia spróbujemy odbudować albo zbudować na nowo tożsamość miasta i odbudować taką dumę Radomian ze środka, w którym żyją i w którym mieszkają. Pierwszym etapem tych naszych działań było takie testowe zorganizowanie wystawy Radomian Portret Własny. Przygotowaliśmy dużą wystawę prezentującą około 100 najwybitniejszych postaci związanych z historią Radomia, żeby pokazać też Radomianom i przypomnieć, jak ważne to były osobistości. Tutaj też postawiliśmy bardzo duży nacisk na ludzi związanych z kulturą i sztuką, czego wcześniej w Radomiu nie robiono. Do tego przygotowaliśmy dwujęzyczny, przepiękny album. Przygotowaliśmy też cykl wykładów, warsztatów, ale też wydaliśmy kalendarze okolicznościowe, bardzo ładne pod względem edytorskim, w ogromnym nakładzie, które rozdaliśmy wszystkim placówkom edukacyjnym, a jest ich w Radomiu 160, także w każdej klasie, w każdej radomskiej szkole taki kalendarz się pojawił, żeby w ogóle zainteresować tym tematem. Drugim etapem było zbudowanie Muzeum Historii Radomia. To jest taki projekt, który w Radomiu nie udawał się od roku 1918. W 1918 podjęto pierwszą próbę budowy Muzeum Historii Radomia i później podejmowano je wielokrotnie przez różne stowarzyszenia, różne instytucje. Nam się w końcu udało w takich zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki, to są najstarsze kamienice na radomskim rynku, zbudować bardzo nowoczesne, interaktywne muzeum. I tutaj może Państwa zaskoczę, budowa całego tego obiektu i tej instytucji zajęła nam 11 miesięcy, więc tempo było naprawdę zabójcze. No oczywiście to wynika jak zwykle w naszym kraju z uwarunkowań polityczno-finansowych. Dostaliśmy propozycję nie do odrzucenia, że albo budujemy w ciągu roku, albo w ogóle nie budujemy, bo nie ma projektów wieloletnich. Więc postanowiliśmy zaryzykować i zbudowaliśmy muzeum w 11 miesięcy. Muzeum bardzo nowoczesne, oparte na wirtualnej rzeczywistości. Zawiera bardzo dużo stanowisk z VR-em i mamy te rozwiązania, które zastosowaliśmy, w tej chwili najnowocześniejsze w kraju. 54 ekrany dotykowe, hologramy, ekspozycje montowane też pod podłogami, więc mimo bardzo małego metrażu tego muzeum udało nam się zaprezentować tam historię Radomia od X wieku do 1945 na 600 metrach kwadratowych, wykorzystując po prostu każdy centymetr przestrzeni, jaki mieliśmy. To muzeum łączy w sobie oryginalne eksponaty, których tak naprawdę w Radomiu mamy bardzo
mało, plus na bardzo wysokim poziomie dekoracje, no można powiedzieć teatralne, figury woskowe i tak dalej, plus te stanowiska oparte już na najnowocześniejszych technologiach. Jest tam bardzo dużo gier, wszystkiego można dotykać, dzieci mogą krzyczeć, mogą biegać, mogą się bawić. Wszystko, co jest cenne, jest zamknięte w gablotach i jest tak zabezpieczone, że nie da się tego zniszczyć. Wszystkie pozostałe rzeczy można poznawać w sposób sensualny. Drugim etapem było opracowanie Radomskiego Programu Edukacji Historycznej. To jest podręcznik ze scenariuszami lekcji, z pełną obudową dydaktyczną. Do każdego scenariusza są przygotowane wszystkie teksty źródłowe, ćwiczenia, podcasty, filmy. Wydało to nasze muzeum, miasto to zakupiło. Każdy nauczyciel w Radomiu dostał komplet tych scenariuszy za darmo. Wszystkie biblioteki dostały komplet tych scenariuszy za darmo. Ten program nie wymaga dodatkowych godzin historii, ponieważ jest w pełni kompatybilny z podstawą programową nauczania historii, więc nauczyciele nie potrzebują dodatkowych lekcji, żeby go realizować. Tak jak mamy temat osadnictwo miast i wsi na prawie polskim i niemieckim, można to robić na przykładzie Radomia. Jest to skorelowane też w pełni ze stroną internetową, którą specjalnie zbudowaliśmy przy Muzeum Historii Radomia. Nauczyciel, rozpoczynając jednostkę lekcyjną, wchodzi na stronę, wchodzi w panel edukacja i tam ma podcasty, filmy, mapy, teksty źródłowe, ćwiczenia i one są przygotowane do każdej jednostki lekcyjnej. Filmy są dwuminutowe, pięciominutowe, dziesięciominutowe, nie dłuższe, tak żeby nie zaburzały toku prowadzonej lekcji. Ja tu jeszcze dodam, bo tu rozmawialiśmy też z panią dyrektor o tym, że w województwie mazowieckim obowiązuje program, że dzieci do wszystkich muzeów szkolne przychodzą i przedszkolne przychodzą za złotówkę. Urząd Marszałkowski refunduje nam pobyt młodzieży w naszej instytucji. Czyli dziecko płaci 1 zł za przekroczenie progu, może wziąć udział w 4 bądź 5 różnych zajęciach. My to sumujemy, Urząd Marszałkowski nam te pieniądze zwraca. To nam bardzo poprawiło frekwencję, to bardzo dobrze działa. Jeszcze nie wspomniałem też, że Muzeum Historii Radomia jest w 100% przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Taki program w tym roku też dla osób niepełnosprawnych został uruchomiony. Czwartym etapem było właśnie stworzenie tej strony internetowej z tym panelem edukacja, który zawiera właśnie podcasty, filmy i wszystkie materiały, które nauczyciele mogą sobie ściągać. Te konspekty lekcji też są w PDF-ach, można je bezpłatnie pobierać i z nich korzystać. Kolejnym etapem było przygotowanie nauczycieli do tego programu, więc razem z MSCDN-em, czyli Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przeszkoliliśmy nauczycieli historii i języka polskiego do realizacji tego programu, jak pracować z tymi podręcznikami. Tak jak powiedziałem, dostali te podręczniki za darmo, dostęp do strony internetowej muzeum. Muzeum mają w ofercie za złotówkę, więc tutaj nie ma żadnych barier, żeby z tego korzystać. No bardzo zaangażowała się też w to gmina miasta Radomia, bo wprowadziła jeszcze dodatkowo obowiązkowe spacery historyczne po Radomiu dla wszystkich uczniów klas piątych, wszystkich szkół, które mamy w naszym mieście. Prowadzą to przewodnicy PTTK-u i honoraria im wypłaca miasto. Także ten program zaczyna się coraz bardziej rozszerzać. Kolejnym etapem było przygotowanie 4-tomowej pełnej monografii dziejów Radomia, ponieważ Radom tego do tej pory nie miał. Ostatnia monografia Radomia była z 1985 roku i była bardzo wybrakowana. Zaczynała się właściwie dopiero od XIX wieku. W tej chwili podjęliśmy prace naukowe, powołaliśmy zespół i przygotowaliśmy taki 6-letni program opracowania 4 tomów pełnych, naukowych, opartych o najnowsze badania dziejów Radomia. Ukazały się już 2 pierwsze tomy. Tom trzeci i czwarty ukaże się w roku 2026. Uruchomiliśmy też wydawnictwo Muzealne Artefakty, w którym też mamy dział dotyczący edukacji historycznej. Tam nauczyciele mogą publikować swoje scenariusze lekcji.
Etap czwarty to jest ewaluacja, bo można sobie dużo opowiadać na temat różnych pomysłów, ale jeżeli nie zbadamy, czy to zadziałało, czy nie, no to taki program jest właściwie bezwartościowy. My taką ewaluację zrobiliśmy. W pierwszym roku od wdrożenia tego programu w Radomiu wzięło w nim udział 10 tysięcy osób, także to zadziałało. Doszły do tego te spacery, ale żeby jeszcze sprawdzić, czy jest to zainteresowanie, czy nie, uruchomiliśmy konkurs wiedzy historycznej o historii Radomia zatytułowany Zachować i wychować o puchar dyrektora Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych. No i okazało się, że to też cieszy się bardzo dużą popularnością. Oczywiście są bardzo atrakcyjne nagrody. Główną statuetkę zaprojektował profesor Krzysztof Nicz i tak dalej. Nadaliśmy temu taką bardzo wysoką rangę od razu, od samego początku. Jest ogromne zainteresowanie nauczycieli i uczniów tym konkursem. W tym roku odbędzie się trzecia edycja już tego konkursu i tam nauczyciele mogą też sprawdzić, na ile uczniowie są zainteresowani tą tematyką, którą im zaproponowaliśmy. Także zrobiliśmy to w takim ekspresowym tempie. Problem, diagnoza, pomysł na rozwiązanie. W 11 miesięcy zbudowaliśmy najnowocześniejsze muzeum w kraju. Napisaliśmy podręczniki, które działają. Daliśmy je, wszystkie narzędzia daliśmy nauczycielom za darmo. Uczniowie mogą korzystać prawie za darmo z oferty naszego muzeum, bo za złotówkę i na razie działa. Zobaczymy za kilka lat, czy rzeczywiście tę tożsamość, tę dumę udało nam się w jakiś sposób odbudować. Mam jeszcze chwilkę czasu, to jeszcze na zakończenie tylko taka mała refleksja, bo dotycząca w ogóle historii Radomia. No Radom oczywiście ma tylko jedno muzeum, i skansen, czyli Muzeum Wsi Radomskiej. Chociaż jak budowaliśmy to Muzeum Historii Radomia, to pojawili się krytycy, że za dużo muzeów budujemy w Radomiu, co jest jakimś absurdem. Kraków ma 100, wy macie 7 oddziałów tutaj, Kielce mają 9 i tak dalej i nikt nie narzeka. Po prostu nie wszyscy rozumieją, że dzisiaj przemysł kulturowy jest bardzo ważną też gałęzią gospodarki. No Radom ma pecha z tą swoją historią, bo zawsze lepiej był traktowany przez zaborców i najeźdźców niż przez polskie władze. Po trzecim rozbiorze, jak weszli Austriacy, od razu Radom został stolicą cyrkułu, bardzo ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym. Przyszły czasy napoleońskie, Radom stał się stolicą departamentu i to jednego z większych departamentów i głównym ośrodkiem 4. Okręgu Wojskowego. Nawet Kraków podlegał administracji wojskowej Radomiowi. Przyszli Rosjanie, Królestwo Polskie, rok 1816, Radom zostaje stolicą województwa sandomierskiego, a później miastem gubernialnym, bardzo ważnym ośrodkiem politycznym. Odzyskujemy niepodległość w 1918 roku ze względu na ogromną niechęć Józefa Piłsudskiego do naszego miasta. Do tej pory nie zdiagnozowaną, nikt nie wie dlaczego, co tam się takiego wydarzyło. Radom zostaje zredukowany do miasta powiatowego w ramach województwa kieleckiego. W 1939 roku wchodzi okupant niemiecki, Radom zostaje stolicą jednego z czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy ściągają architektów z Japonii, którzy mają przebudować miasto na jeden z najnowocześniejszych ośrodków przemysłowych. 1945 rok, redukcja do roli miasta powiatowego. W 1975 stajemy się miastem wojewódzkim. Odzyskujemy wolność w 1989. Pierwsza reforma administracyjna redukuje nas do roli miasta powiatowego. To jest dziwne. Nie wiemy, z czego to wynika. To już taka wolna refleksja na zakończenie mojego wykładu. Dziękuję Państwu bardzo za zaproszenie i za uwagę. Dziękuję bardzo.